Hej, zrób za spojrzenie korki. Teraz jestem brak. Cześć. Trwa próba generalna. Wcale mi nie do śmiechu, bo zaraz będę ryczał, ale kurczę, tu się dzieje. No ja wiem, że to dla widzów był szok, ponieważ ani produkcja, ani ja osobiście nie przygotowaliśmy widzów na to odejście rzeczywiście. I rzeczywiście było to na zasadzie takiego dosyć drastycznego ciosu. No jak to się mogło wydarzyć? No tak jak się to w życiu wydarza, niespodziewanie, wtedy kiedy nikt tego nie oczekuje. No rzeczywiście przyszedł już na mnie moment w tym serialu po dwóch latach bardzo intensywnej pracy. Ja chyba nigdy w życiu tak intensywnie nie pracowałam. I teraz błogosławię czas świąt i tego, że mam chwilę odpoczynku, bo bardzo, bardzo, bardzo za tym tęskniłam. No i czekam na wakacje. No ale ja muszę jeszcze trochę podrążyć, czy to była twoja decyzja, czy jednak zamysł scenarzystów był właśnie taki, że Karolina musi odejść? Nie, to jakby decyzja o odejściu z serialu była moją decyzją i rzeczywiście były różne wersje, w jaki sposób tę moją bohaterkę wyprowadzić z serialu, jak to zrobić, czy rzeczywiście ja zasugerowałam trochę tę śmierć. Chciałaś zostawić furtki? No właśnie czułam, że nie chcę też zostawiać nadziei widzom, że jednak jeżeli już decyduję się odejść, a raczej jestem taką osobą, która decyzje wszystkie ma bardzo mocno przemyślane i to nie była żadna impulsywna decyzja podjęta z dnia na dzień, tylko rzeczywiście decyzja przeanalizowana, to trwało trochę czasu i ostatecznie doszłam do wniosku, że rzeczywiście po prostu to już jest ten moment, a też nie chciałam zostawiać takiej nadziei widzom, że może ta Karolina, no nie wiem, może w 58 sezonie się pojawi albo... Ale nadzieja wciąż jest w barwach szczęścia. Tam rzeczywiście furtka jest otwarta, ale z tego co wiem, to fabuła akurat dla mojej bohaterki, losy mojej bohaterki w tym serialu akurat też troszeczkę się dramatycznie toczą. Wiem, że ona ma jakieś problemy zdrowotne, troszeczkę nie radzi sobie psychicznie ponoć z utratą dzieci, o które walczyła w sądzie, więc no te moje bohaterki jakoś tak są doświadczane przez scenarzystów. Chyba to lubią, no nie wiem o co chodzi.